Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński. Prowadzę obecnie taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Krok po kroku kładziemy tutaj fundamenty łaski i wiary. Dzisiaj chciałem mówić na temat wiary w osobę, w zasadzie nawet wiary w imię, czyli w imię osoby. To bardzo koresponduje z tym, co mówiłem ostatnio na temat wiary w Słowo i powiedziałem, że Słowem jest Jezus. I teraz chciałbym, żebyśmy pociągnęli ten temat dogłębniej i wyciągnęli jeszcze szerszy aspekt tego. Ewangelia Marka 11:22 podaje nam taki tekst: a Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. I tutaj oryginalny tekst mówi: miejcie wiarę w Bożą. Czyli miejcie wiarę taką, jak miał i ma Bóg. A więc to nie jest wiara, którą może wygenerować ludzka psychika. Ten werset błędnie czytany jakby szybciutko ludziom pokazuje, że chodzi tutaj o wiarę w Boga. No każdy mówi, że wierzy w Boga, no może nie każdy, są ateiści, którzy twierdzą, że Boga nie ma, ale ich jest mniejszość, natomiast większość ludzi na świecie w jakiegoś tam Boga wierzy. Natomiast to nie czyni ich wierzącymi. To jest bardzo ciekawe. Wiara w Boga nie czyni cię wierzącym. Tak jak po prostu stanie w garażu nie czyni cię samochodem. To jest bardzo proste porównanie. Wiara Boża. Teraz chciałem, żebyśmy się dzisiaj skupili, co to znaczy miejcie wiarę Bożą. Czyli zobaczcie, co to jest za tekst. Wierzcie tak, jak wierzy Bóg. I chcę Wam powiedzieć, że nie istnieje żadna inna wiara, prawdziwa wiara, jak wiara Boża. Każda inna wiara to jest coś wygenerowanego przez naszą naturalność. Jesteśmy jako ludzie, jesteśmy mistrzami, żeby generować różne rzeczy, wymyślać je. Zresztą jest Słowo Boże, mówi to wynalazcy złego, wynajdujący ustawicznie na tej przestrzeni psychofizycznej różne rzeczy, coś tam wynajdują oni coś tam. Ale mówimy tutaj o wierze Bożej i chciałbym Ci powiedzieć, że od kiedy Ty narodziłeś się z Bożego Ducha, Ty masz w swoim duchu wiarę Bożą. To jest wiara Boża. I teraz, jak Ty tą wiarę z tego ducha masz uwydatnić, jak masz ją uwolnić, jak masz jej użyć? Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Dziejów Apostolskich 3:16. Dzieje Apostolskie 3:16. I Słowo Boże mówi tak: przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Historia jest związana z tym, że Piotr i Jan uzdrawiają człowieka. Uzdrawiają człowieka, który był sparaliżowany i żebrał od wielu, wielu lat koło świątyni w Jerozolimie i oni go uzdrowili w imieniu Jezusa. On zaczął skakać, tańczyć i teraz oni tłumaczą to zagadnienie gapiom, którzy tam wokół są. I mówią, że stało się to przez wiarę w imię. W jakie imię? W imię Jezus. Imię Jego wzmocniło go. Czyli oni mówią, że wiara w to imię spowodowała, że to imię zaczęło działać. Wiecie, dzisiaj imiona nic nie znaczą, w zasadzie. Znaczy inaczej, ludzie małą wagę przywiązują do tego, jakie jest imię nadawane, byleby było ładne.
Natomiast w tamtych czasach imiona miały ogromne znaczenie, ponieważ imię to było coś, co było dawane komuś, aby określić tego człowieka. A więc imię określało, w ogóle zadaniem imienia jest określenie, kim ten człowiek jest, co sobą prezentuje. Imię mówiło o przyszłości, imię mówiło o sukcesie czy braku sukcesu. Imię to była wizytówka. Tutaj widzimy, że wiara w imię wzmocniła go. Czyli on uwierzył w imię. Ale co to znaczy? My często dzisiaj mówimy w imieniu Jezusa i tam się modlimy w imieniu Jezusa. Natomiast to nie do końca o to chodzi. W ogóle jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to ty jesteś w Jezusie, ty jesteś w imieniu Jezusa. Jeżeli ty cokolwiek robisz, modlisz się na przykład, to modlisz się w imieniu Jezusa, krótko powiedziawszy, będąc w Jezusie się modlisz. Naprawdę nie musisz powtarzać tej formuły w imieniu Jezusa. No, możesz ją powtarzać, to niczemu nie przeszkadza. Natomiast chodzi o to, żeby mieć świadomość, jakie jest znaczenie tego zagadnienia, że Bóg powiedział, jeżeli będziecie o coś prosić w imieniu moim, to się stanie wam. Czyli Jezus mówi, jeżeli będziecie prosić w imieniu moim, czyli jeżeli wy będąc we mnie będziecie o coś prosić, to się wam stanie. Często ludzie nie są w Jezusie, a proszą o coś w imieniu Jezusa i się dziwią, że to im się nie dzieje, prawda? Natomiast no, bycie w Jezusie oznacza jakby dwie sprawy. Po pierwsze nowe narodzenie, a po drugie trwanie w Nim. Bo to, że jeszcze się, że narodziłeś się na nowo i Duch Święty mieszka w tobie, to nie oznacza, że ty mieszkasz w Duchu Świętym, w cudzysłowie. Wiesz, to tak jak z kwadratem i prostokątem. Nie każdy prostokąt jest kwadratem, ale każdy kwadrat jest prostokątem. I to wiesz, narodziłeś się z Bożego Ducha, Duch Święty mieszka w tobie, idziesz do nieba i ta jest sytuacja nie do odwrócenia tak naprawdę. Natomiast to, że ty nie uwalniasz tego Boga ze swojego ducha, no to powoduje też, że wiele twoich modlitw tak naprawdę nie realizuje się. Rozumiesz? Twoja wiara też nie funkcjonuje prawidłowo. A więc wiara w imię. Czym jest wiara w imię? No to jest bardzo, bardzo ważne, że Słowo Boże mówi, że zostało nam dane imię. Jedyne imię pod niebem i na ziemi, w którym jest władza, w którym jest moc, w którym jest zbawienie. Jedno imię. Tym imieniem jest Jezus. Ale to nie chodzi o samą formułę, że to jest Jezus, Jeszua, Jesus i tak dalej. To nie chodzi o wypowiedzenie tej formuły. Tak? Chociaż diabeł się też boi, niektóre demony się boją, bo niektóre to się w ogóle nie boją wypowiadanego słowa Jezus. One są na nabożeństwach, biorą udział w uwielbieniu z takim, które tam jest. Większość uwielbienia to w ogóle nie jest uwielbieniem, a więc tam jest jedna wielka impreza religijna, więc diabeł się tam skacze, rzuca w tym wszystkim i tak dalej. Natomiast, więc się nie boi tego imienia. Ale niektóre się boją, takie te bardziej patologiczne demony to się boją tego imienia. A tutaj nie chodzi o to, o samo wypowiadanie tego imienia, choć też to jest ważne. Ale co to jest wiara w imię Jezus? Wiara w imię Jezus, ona składa się z trzech elementów. Po pierwsze to jest wiara w to, kim jest Jezus. Po drugie to jest wiara w to, jak żył Jezus. Po trzecie to jest wiara w to, co zrobił dla nas Jezus. A po czwarte to jest wiara w to, co robi dla nas Jezus teraz. A więc wiara w imię, ona opiera się na tych czterech elementach. Kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił Jezus dla nas, co robi dla nas Jezus teraz. A więc nasza wiara, ona opiera się na imieniu Jezus. Ale jest to związane z tym, że ona się opiera na tym, kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla nas Jezus i co robi dla nas Jezus teraz. Na tym się opiera nasza wiara. Nasza wiara, wiecie, w ogóle wiara człowieka jest bardzo silnie, ta prawdziwa wiara Boża jest bardzo silnie umocowana. To nie jest coś enigmatycznego, to nie jest coś płynnego, to nie jest coś jakiegoś takiego niedotykalnego. Ta wiara jest bardzo mocno ugruntowana. Czyli w co ja wierzę? Wierzę w to, kim jest Jezus. Prawda? Ja wierzę w to, kim jest Jezus. Ja wierzę w to, że to jest Bóg. Czyli jeżeli ja narodziłem się z Bożego Ducha, to On jest we mnie, a ja jestem w Nim. Ja posiadam pełne uwarunkowania, będąc w kimś. Jestem jakby częścią Jego organizmu. Mam pełne uwarunkowania tej osoby. Jestem częścią Jego organizmu. Rozumiesz, w co ja wierzę? Ja wierzę w to, że ja jestem w Jezusie, w Jego środku, w Jego wnętrzu, a On jest w moim wnętrzu. To jest nie do pojęcia przez umysł. Jak to jest możliwe? No to jest system nieskończoności. Ja w Nim, a On we mnie. Ja w Nim, a On we mnie.
Nie wiadomo, gdzie się kończy mój duch, a gdzie się zaczyna jego duch. Rozumiecie? To w ogóle rzeczy się przenikają i stąd moja wiara jest bardzo silna, ponieważ ja w tym momencie występuję jako ten Chrystus tu na ziemi, bo ja jestem w Jezusie, a On jest we mnie, więc ja gdziekolwiek się poruszam, to tak jakby się Chrystus poruszał. Cokolwiek ja robię, tak jakby Chrystus robił. Rozumiesz, na czym polega rzecz? Dalej to jest wiara w to, jak żył Jezus. Dla mnie życie Jezusa, Jego toki myślowe, Jego koncepcje, Jego poglądy, Jego zachowania, Jego działania, Jego emocje, one są wymiernikiem, ja się w tym przeglądam. Jeżeli ja patrzę na te moje emocje mojej duszy, to ja je porównuję z emocjami Jezusa. Jeżeli one są inne niż emocje Jezusa, to oznacza, że one są błędne. I ja wtedy zaczynam mówić do tych emocji w wierze, ja mówię, będziecie takie jak emocje Jezusa. I co? I to się tak dzieje. Tak samo z myślami, jeżeli ja widzę, że w mojej głowie coś się kłębi innego niż w głowie Jezusa, a ja wiem, co się kłębiło w głowie Jezusa, ponieważ to jest opisane w Ewangeliach i ja w ogóle wiem, o co chodzi w Jego tokach myślowych, to ja teraz swoje toki myślowe podporządkowuję Jego tokom myślowym i to na to przychodzi moc. Rozumiecie, o co chodzi? I dopiero z tej perspektywy, tak, ja jestem w stanie wierzyć o inne rzeczy. Czyli moja wiara opiera się na tym, jak żył Jezus. Co dalej? Moja wiara się opiera na tym, co zrobił Jezus dla mnie. Ja wiem, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. Ja wiem, że Jezus poniósł wszelkie grzechy na sobie. Ja wiem, że poniósł wszelką konsekwencję na sobie. Wszelkie odrzucenie poniósł. Wszystko On poniósł na sobie, co było złe, a dał mi to, co było dobre. Ja wierzę w wymianę krzyżową. Ja wierzę w zmartwychwstanie. Ja wierzę w niebo wstąpienie. Rozumiesz? Ja wierzę w te wszystkie rzeczy. Wierzę, a więc ja wierzę w to, co zrobił Jezus dla mnie. Na tym opieram moją wiarę. Wierzę też w to, co Jezus robi dla mnie teraz. Ja wierzę w to, że Jezus się za mną wstawia w niebie, że Jego krew ustawicznie woła za mną w niebie, że On jest, że On działa w moim życiu przez Ducha Świętego. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli moja wiara to jest wiara w imię Jezusa, a więc w to, co Jezus, kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla mnie Jezus i co robi dla mnie Jezus. To jest wiara Boża. To jest wiara Boża. Jedyna funkcjonująca wiara. To jest wiara. W ten sposób musimy wierzyć. Przeczytajmy sobie jeszcze Galacjan 3, 26-27. Galacjan 3, 26-27. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. A więc widzimy, że wiara w imię to jest też świadomość usynowienia i zjednoczenia z Chrystusem. Dlaczego moja wiara, ona jest silna i staje się coraz silniejsza? No dlatego, że ja jestem przekonany o tym, że jestem usynowiony i zjednoczony z Chrystusem. Bez świadomości usynowienia i zjednoczenia z Chrystusem, czyli bycia jednym z Chrystusem, nie możemy prawidłowo wierzyć, bo nie zachodzi reakcja wiary Bożej. Wiara Boża, ona jest związana ściśle ze świadomością usynowienia i zjednoczenia. Czyli żebym ja mógł wierzyć wiarą Bożą, to ja muszę być zupełnie przekonany, muszę być pewien tego, że ja jestem jedno z Chrystusem. Ja i Chrystus jedno jesteśmy. A więc gdziekolwiek się pojawiam, tam się pojawia On. Kropka. I ktokolwiek przychodzi do mnie, to tak jakby przychodził do Chrystusa samego. I ja mam taką samą moc jak Chrystus, i ja mogę to samo, co Chrystus, i jeszcze więcej mogę, niż to, co Chrystus robił, kiedy żył tutaj na ziemi. Oto głębokie zrozumienie mojego usynowienia i zjednoczenia z Chrystusem na podstawie tych wersetów. Rozumiecie, przyjaciele? I tylko tak możemy wierzyć, bo wszystko inne nie jest wiarą Bożą. Jest tam jakąś wiarą, natomiast nie wiarą Bożą. A wiara nie Boża, ona nie działa w zakresie, który przed nami położył Bóg. Czyli my nie możemy szerzyć królestwa tą wiarą, która nie jest wiarą Bożą. My nie możemy być szczęśliwi w pełni tą wiarą, która nie jest wiarą Bożą. Będziemy jakoś sobie tam wierzyć, ale to nie oznacza, że będziemy odnosili prawidłowe sukcesy. Będziemy w ogóle sukcesy odnosili. Prawdziwie, o, prawdziwie. Będziemy prawdziwe sukcesy. Nie będziemy prawdziwych sukcesów odnosić.
jeżeli nie będziemy wierzyć w to, że jesteśmy usynowieni i zjednoczeni z Chrystusem. I to jest nieważne, co przeżywa moja dusza i nieważne, jak upada moje ciało, ponieważ to zjednoczenie jest zjednoczeniem w duchu. Oczywiście to się przekłada później w ramach czasowych, tego ramy czasowej, czyli jest jakiś proces, to się w procesie przekłada na uświęcenie mojej duszy, zmiany w moim ciele i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pierwsza rzecz to jest uświadomienie sobie, że ja jedno z tym Chrystusem jestem. 24 godziny na dobę, czy siedzę, czy leżę, czy zwyciężam, czy upadam, czy stoję, czy biegnę. Ja jestem z Chrystusem zjednoczony, ja jestem usynowiony, jestem prawowiernym synem Boga Najwyższego, jestem z Jezusem jedno, idę do przodu, kiedy Bóg patrzy na mnie, to widzi Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzy na Jezusa Chrystusa, to widzi mnie. Rozumiecie, o co chodzi? Tego typu myślenie, tego typu poglądy, one są bazą dla powstawania, uwalniania się z naszego ducha wiary Bożej. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli Efezjan 3:12. List do Efezjan 3:12 mówi do nas tak. W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Czyli my w Chrystusie mamy swobodę i dostęp do Boga. Świadomość dostępu do Boga. Świadomość dostępu do Boga to jest jedna z fundamentalnych części wiary Bożej. Czyli ja mam dostęp do Boga. Dlaczego? Bo jestem z Chrystusem i w Chrystusie. Mam dostęp do Boga. Mam dostęp do Boga Ojca. Rozumiesz? Rozumiecie, jak to funkcjonuje? A więc wiara Boża, ona opiera się na świadomości dostępu do Boga. A więc widzimy, jak tutaj te słowa nam pokazują, że wiara Boża to jest wiara w imię. Wiara w imię Jezus, to jest wiara w to, kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla nas Jezus i co robi dla nas Jezus teraz. Dalej ta wiara, ona opiera się na świadomości usynowienia i zjednoczenia z Chrystusem oraz świadomości dostępu do Boga. Chciałbym, żebyśmy te rzeczy sobie poukładali, bo tylko to jest prawdziwą wiarą. Wszystko inne jest po to, aby to wyeliminować, nie zaśmiecać sobie swojego życia. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz zrobili wyznanie. Zrobimy dwa wyznania. List do Rzymian 6:3-5. List do Rzymian 6:3-5. List do Rzymian 6:3-5. I teraz chciałbym, żebyście ogłaszali razem ze mną to słowo. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że jestem ochrzczony w Chrystusa Jezusa. To znaczy, że w Jego śmierć zostałem ochrzczony. Pogrzebany tedy jestem wraz z Jezusem Chrystusem przez chrzest w śmierć, abym jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i ja nowe życie prowadził. Bo jeśli wrosłem w podobieństwo Jego śmierci, wrosnę również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiem zatem, że mój stary człowiek został wespół z Chrystusem Jezusem ukrzyżowany, aby grzeszne ciało moje zostało unicestwione, bym już nadal nie służył grzechowi. To nasze pierwsze wyznanie. Nasze drugie wyznanie teraz, przyjaciele. List do Efezjan 1:17-23. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że Bóg Pana mojego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał mi ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca mojego, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem moim, Jego świętego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec mnie, który wierzę,
dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Podziękujmy Bogu. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że to, co dzisiaj było podczas tego nauczania uwalniane, to przyniesie stukrotny plon ludziom, którzy to przyjęli. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty uczysz nas przez Twoją prawdę. Ja modlę się o każdego człowieka, który tego słuchał, aby teraz każda jego myśl była poddana tej prawdzie, którą usłyszał. Aby każda jego emocja była poddana tej prawdzie, którą usłyszał. Aby akty jego woli były poddane tej prawdzie, którą usłyszał. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz.